Znajdujemy się na wystawie Polska fotografia konceptualna, zorganizowanej w Berlinie przez Freies Museum, w którym ma miejsce ekspozycja, i Fundację Artom. Jest to prezentacja ponad 40 polskich artystów, którzy pracowali w obrębie nurtu sztuki konceptualnej. Traktuję tę wystawę nie tylko jako rodzaj historycznej prezentacji fotografii konceptualnej, ale także jako rodzaj odpowiedzi na to, dlaczego mamy zwyczaj traktować fotografię jako medium godne zaufania. To znaczy, mówiąc najprościej, dlaczego chcemy wierzyć fotografii? Co takiego ma w sobie obraz fotograficzny, że jesteśmy skłonni wierzyć mu bardziej niż jakiemukolwiek innemu? I w latach 60. i 70., wówczas kiedy konceptualizm stał się pretekstem do tego, żeby badać, rewidować medium, nie tylko medium fotografii, ale media w ogóle, przy tej okazji artyści zadawali fotografii liczne pytania, próbowali rozszerzyć jego możliwości, badali te możliwości, badali granice medium. I przy tej okazji właśnie udało się wywołać taką dyskusję na temat tego, czym jest fotografia, a czym ona nie jest, czym może się stać, a czym stać się nie może. I na tej właśnie berlińskiej wystawie starałam się zebrać te pytania razem, i być może właśnie ta ekspozycja stanie się jakimś pretekstem do szukania odpowiedzi. Dlaczego jesteśmy skłonni tak, a nie inaczej postrzegać obraz fotograficzny? Wystawa nie koncentruje się na prezentacji jednego ze środowisk artystycznych, które funkcjonowały w Polsce w tamtym czasie, ale prezentuje raczej przekrojowo obraz środowiska artystycznego, niezależnego środowiska artystycznego, które działało w Polsce w tamtych latach. Na wystawie prezentowani są w związku z tym artyści związani ze środowiskiem warszawskim w różnym stopniu i w różnym okresie, współpracujący i prezentujący swoje prace w Galerii Foksal, związani z warszawską grupą i Galerią Remont, członkowie warsztatu progresywnej grupy Warsztat Formy Filmowej, środowisko wrocławskie, zarówno środowisko galerii Permafo, jak również Fotomedium Art. Na wystawie można odnaleźć różne działy. Prace zgrupowane są na wystawie w kilku działach i te działy wyznaczają pewne grupy pytań, tak jak powiedziałam już, pytań, które w tamtym czasie zadawane były fotografii. Dotykają takich kwestii, jakich dotykali w swoich realizacjach artyści. Znajdziemy tutaj zatem dział, który pokazuje, w jaki sposób z obrazem fotograficznym, w jaki sposób można manipulować obrazem fotograficznym, dlaczego on jest podatny na manipulacje, jak można ich dokonać i co z tego wynika. Również dział dotyczący tego, czym jest rejestracja fotograficzna, to czy jest możliwa totalna rejestracja rzeczywistości za pomocą aparatu fotograficznego. Pojawia się również dział zadający pytania o reguły fotografii. W dużym stopniu oparłam koncepcję tej wystawy, jak również tekst katalogowy, o rozważania Willema Flussera, który zadawał pytania o reguły fotografii, i również odbicie tej flusserowskiej myśli odnajdziemy na wystawie. Pojawia się pytanie o to, czym jest aparat fotograficzny, pojawia się pytanie o to, czym jest obraz i czym jest fotografia, czym jest rejestracja świata i co za pomocą fotografii można zarejestrować. A więc jest również prezentacja takich fotografii, które były próbą zarejestrowania rzeczy pozornie niemożliwych do sfotografowania, jak czas czy dźwięk. I również dosyć szeroko reprezentowane jest pytanie o to, w jaki sposób za pomocą dwuwymiarowego obrazu można sfotografować przestrzeń.